Kilka dni temu na naszym facebookowym fanpage'u opublikowaliśmy zdjęcie wykonane na jednej z nielicznych asfaltowych dróg w gminie Szypliszki. Jezdnia wąska niczym wstążeczka jeszcze kilka lat temu wymagała oka gospodarza, ale została zaniedbana. Parę tygodni temu niewielkie uszkodzenie nawierzchni przeobraziło się w pokaźną dziurę, którą z uwagi na stwarzane zagrożenie ktoś litościwie zasypał gruzem. Publikacja z 1 września dała sporo radości internautom, ale nam do śmiechu nie było, bo uszkodzenie jakiegoś samochodu lub opony było w tym miejscu kwestią czasu. Widząc żenujące efekty tej pożal się Boże naprawy, żartobliwie zasugerowaliśmy, by uszkodzenie zasypać dodatkowo zbrylającym żwirkiem dla kotów, a dziura przy odrobinie wilgoci sama się zasklepi. Kilka dni po publikacji w dziurze pojawił się piasek, spod którego z każdym dniem coraz bardziej wyłania się gruz. Okoliczne miasta i gminy dzięki Funduszowi Dróg Lokalnych oraz unijnemu wsparciu obrastają w nowe drogi, stare są profesjonalnie naprawiane, modernizowane. Czy cywilizacja dotrze kiedyś również do gminy Szypliszki? Trudno zgadnąć. Wprawdzie nadchodzi kampania wyborcza, w czasie której drogi, niestety zwykle tylko żwirowe, są intensywnie równane, ale ta żwirówką nie jest, więc szanse ma marne. A szkoda, bo za kolejnych kilka lat zostanie po niej tylko wspomnienie.